56-letnia Dobiesława Paruzel zmarła 30 maja 1998 roku w szpitalu w Kowarach. Powodem śmierci był zator płuc. Historia samego zgonu jest jednak bardzo skomplikowana. Stanisław S., lekarz sprawujący tego dnia ostry dyżur na oddziale wewnętrznym szpitala, stwierdził, że duszności pacjentki spowodowane są klimakterium. Po wykonaniu szeregu badań wypisał chorą do domu. Dobiesława P. doszła przy pomocy męża tylko na dziedziniec szpitalny, gdzie doznała kolejnego ataku. Na tym placu to była makabryczna sprawa, że żona straciła tą przytomność. Te pielęgniarki przybiegły bez tlenu, bez noszy, biegną z powrotem, powiadamiając lekarza. Lekarz dzwoni po to pogotowie. To trwa bardzo długo. Żona prosi o tlen, nie podają jej tlenu. Przyjeżdża pogotowie z noszami, długo to trwa, ona cały czas błaga o ten tlen. Przyjeżdża pogotowie, ona prosi o ten, pogotowie jej też nie udziela pomocy. Niestety akcja reanimacyjna nie powiodła się. Sprawa śmierci Dobiesławy Paruzel staraniem jej męża trafiła do jeleniogórskiej prokuratury. Ja to widzę i ona na oczach moich umiera, ja jej nie mogę pomóc. Ja jej nie mogę pomóc, a ona w życiu mi tyle pomogła. Ona mnie wyprowadziła na człowieka. To jest ciężko do opowiedzenia. To jest naprawdę, tak mnie serce boli, że ktoś obcy może skrócić życie człowiekowi. Odszedł mój największy przyjaciel mojego życia, pozostawiając mnie samego. Ja nie mogę. Ale się trzymam i będę walczył, żeby ten lekarz już nie postąpił, nie zrobił takiego błędu, jaki zrobił z moją żoną, żeby inni ludzie już nie zażyli tej goryczy, taką jaką ja zażyłem, przez jednego lekarza, który nie dopełnił swoich obowiązków i nie starał się. Ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Kowarach, Stanisław S., na łamach prasy właściwie przyznał się do postawienia złej diagnozy. Ale czy to, że szpital w dalszym ciągu pełni ostre dyżury, mimo to, że właściwie wyposażony jest tylko w elektrokardiogram i laboratorium do badania moczu i krwi, nie posiada także windy, więc chorych trzeba nosić na noszach po schodach, to też wina lekarza? Wczoraj usiłowaliśmy porozmawiać o sytuacji kowarskiego szpitala z lekarzem wojewódzkim Romanem Jankiewiczem. Niestety on także nie znalazł dla nas czasu. Wysypywana wczoraj pszenica przez związkowych rolników na przejściu granicznym w Zebrzydowicach okazała się skażona i ze szkodnikami, twierdzi Marian Zagórny, przewodniczący akcji protestacyjnej Solidarności Rolników Indywidualnych w oficjalnym piśmie do premiera Jerzego Buzka. Pszenicę z Węgier sprowadziła firma PZZ Lubin, producent makaronów. Akcja wysypywania zbóż zorganizowana przez jeleniogórskich rolników miała być sprzeciwem dla sprowadzania zbóż z zagranicy. Rolnicy polscy twierdzą, że główną przyczyną ich problemów jest nadmierny, niekontrolowany import zbóż. Jeśli rząd do 14 lipca nie wprowadzi ceł zaporowych, rolnicy zapowiadają kolejną falę tzw. protestu francuskiego, czyli na przykład niszczenia wywożonych do Polski płodów rolnych. Półkolonie to forma organizowania czasu dla dzieci niewyjeżdżających poza miejsce zamieszkania. W Jeleniej Górze jest kilka instytucji, które organizują dzieciom czas od rana aż do obiadu. Jest to MDK, MOK, MUFLON oraz ODK. Ten ostatni ma co roku największą ilość chętnych. Półkolonie organizujemy już od 1987 roku, a więc już 11 rok. No, głównie dzieci zapisujemy z terenu naszego miasta, nie tylko z osiedla Zabobrze, jest dużo z innych dzielnic Jeleniej Góry. Są to głównie dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje, ani do babci, ani na obóz, ani na kolonie. Jest zawsze u nas bardzo liczna grupa, bo w ciągu dwóch turnusów będzie zapewne około 170 dzieci.
Cały miesiąc na półkolonii kosztuje 140 zł. Jest to niewiele, biorąc pod uwagę fakt, iż dzieci dostają drugie śniadanie, obiad, na deser owoce i słodycze, a oprócz tego mają wiele wycieczek, na przykład do Karpacza i Książa. Uczą się również jazdy konnej, chodzą do teatru, korzystają z basenu, organizują konkursy. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Powiedzcie, podoba wam się tutaj na tych półkoloniach? Bardzo. Tak. Bardzo. Bardzo. A co wam się tak najbardziej podoba? Wycieczki. Ciągle. Do Karpacza. Do Miłkowa. Dzisiaj byliśmy w Karpaczu. Przedwczoraj byliśmy w Czernicy. Na koniach też. Panie. I po prostu lubię bardzo. Wszystkie panie są miłe. Nie krzyczą tak bardzo. Są bardzo fajne konkursy różne. Najlepiej nam się podoba na komputerach. Mamy różne konkursy, na przykład Familiadę, Mini Playback, no właśnie. Idź na całość. Chodzimy na spacery takie przedobiadowe i po obiedzie na różne plasy zabaw. A tutaj mamy takie zajęcia, które nieraz zabawiają, nieraz pouczają. Na pewno się tu nie nudzimy. A więc niekoniecznie trzeba wysyłać dziecko nad morze, aby ciekawie spędziło wakacje. Kilka tygodni temu do naszej redakcji zadzwonił jeden z mieszkańców Cieplic z informacją o dewastacji zabytkowej kapliczki usytuowanej w Parku Zdrojowym. Kapliczka ukradana jest z miedzianej dachówki, którą złodzieje później najprawdopodobniej sprzedają. Zapytaliśmy więc jednego z funkcjonariuszy Straży Miejskiej, czy do nich również dotarła informacja o dewastacji tego zabytku. Tak więc pierwsze zgłoszenie o kapliczce w Parku Piastowskim w Cieplicach otrzymaliśmy bodajże już 2 lata temu. Było to zgłoszenie od mieszkańca Cieplic, następne zgłoszenia były od innych mieszkańców, jak również od dozorców pilnujących niedawne odwierty wody źródlanej tutaj w Parku Zdrojowym. Sprawa z kapliczką wygląda w sposób następujący. Tak jak powiedziałem, około kilkunastu miesięcy temu ktoś rozpoczął, jeśli można tak powiedzieć, kradzież miedzianej dachówki znajdującej się tutaj na kapliczce. Prawdopodobnie kradzież ta była po prostu prowadzona w celach zarobkowych. Dachówka kradziona jest nocą, co niestety utrudnia złapanie złodziei na gorącym uczynku, gdyż Straż Miejska nie posiada patroli nocnych. Ponieważ kradzież jest przestępstwem, a generalnie rzecz biorąc funkcjonariusze Straży Miejskiej zajmują się wykroczeniami, zgłosiliśmy to na komisariat policji w Cieplicach, którzy to panowie tam pracujący, panowie policjanci to zgłoszenie przyjęli, obiecując częstsze patrolowanie Parku Piastowskiego. Podobnie również nasi funkcjonariusze będący codziennie tutaj w Cieplicach w Parku Piastowskim, zarówno na pierwszej zmianie do południa, jak i na drugiej zmianie po południu i w godzinach wieczornych, również bardzo często odwiedzają to miejsce i cały Park Piastowski. Jak się okazuje, ten przypadek nie jest jedynym tego typu. Kradzież miedzianej dachówki z obiektów zabytkowych odnotowano również w parku przy kościele garnizonowym w Jeleniej Górze. Szerzej na temat dewastacji zabytków zaraz po wiadomościach w programie Alarm. W najbliższym czasie w jeleniogórskich autobusach komunikacji miejskiej pojawią się monitory, na których wyświetlane będą reklamy. Na taki pomysł wpadła firma Techpol z Jeleniej Góry. Wytypowano 5 autobusów, które będą jeżdżącymi blokami reklamowymi. Postanowiliśmy zapytać jeleniogórzan, co myślą na ten temat. Czy nie są już znudzeni nijakimi i prostackimi reklamami, których przecież jest wystarczająco dużo w codziennym życiu? Przepraszam bardzo, co myślicie na temat pomysłu wprowadzenia w autobusach jeleniogórskich reklam telewizyjnych? Reklam telewizyjnych w ogóle jesteśmy w przeciwni wszelkim reklamom telewizyjnym, ponieważ one tylko ogłupiają ludzi, więc w autobusach też są niepotrzebne. Chyba że informujące o jakichś ciekawych wydarzeniach na terenie właśnie naszej Jeleniej Góry. No myślę, że powinny być, bo tych reklam to w ogóle jest za dużo, prawda? Tylko żeby one były, te reklamy prawdziwe i sprawdzały się. Ja jestem i tak zmęczona już reklamami, podobnie jak większość, także uważam, że nie jest to najlepszy pomysł. Telewizyjne na pewno by nie przeszkadzały, a może by coś ktoś na tym zyskał. Na pewno. Nic nie myślimy. Reklama w Polsce w takiej formie jak teraz pojawiła się dopiero w latach 90. Według największych agencji reklamowych polska reklama jest dopiero w powijakach i bardzo mocno odbiega od zachodnich produkcji. Coraz bardziej popularna w całej Polsce, a także w Jeleniej Górze jest telefonia komórkowa. Aktualnie w Jeleniogórskiem działają 3 sieci, 2 cyfrowe oraz 1 przestarzała analogowa.
W samej Jeleniej Górze jest ponad 5 tysięcy użytkowników cyfrowych sieci GSM i drugie tyle abonentów odkupionej przez Polaków z początkiem lat 90. od Francuzów sieci Centertel. Ta ostatnia nie funkcjonuje już w żadnym zachodnim kraju europejskim, jednak może poszczycić się w Polsce największym pokryciem kraju. Trochę gorzej jest z sieciami GSM, które pokrywają zaledwie 70% powierzchni naszego województwa. Usługi u wszystkich operatorów są bardzo zbliżone, ceny również. Już za niecałe 500 zł we wszystkich sieciach można kupić podstawowy zestaw telefoniczny. Jest jednak w tym niewielka pułapka. Przez rok od dnia zawarcia umowy nie można jej zerwać, a więc co miesiąc trzeba bezwzględnie płacić abonament. A ten kształtuje się od 35 do 145 zł. Do najtańszej nie należy również minuta rozmowy w sieci komórkowej, za którą trzeba zapłacić prawie 2 zł w godzinach szczytu. Jeśli jednak zdecydujecie się wpaść w sieci telefonii komórkowej, przy wyborze operatora zwróćcie uwagę na zasięg, jakie dodatkowe usługi oferuje i dokładnie przeczytajcie dość zawiłą umowę. I pamiętajcie, telefon jest dla Was i wszyscy mijający Was nie muszą wiedzieć, że rozmawiacie i o czym. Nie używajcie również telefonów w kinie, teatrze, restauracji, autobusie i na lotnisku. I na zakończenie radosna nowina. Wszyscy trzej operatorzy, na razie wprawdzie nieoficjalnie, zapowiadają na jesień obniżki cen.